Siemanko, z tej strony Brain23, witam was już w 8 odcinku z gry Kingdom Rush Frontiers. Nawet sprawnie nam to idzie, muszę przyznać. W ogóle, korzystając z okazji, chciałbym podziękować Overlordowi za jego aktywność pod właśnie filmami z tej serii. Chłop jest potężny, ledwo za dodam odcinek, on już obejrzy, skomentuje, da adnotacje do wszystkich części, jeszcze wyciągnie wnioski z tych filmów i w ogóle wszystkim się podzieli, także naprawdę szanuję taką postawę. Widząc takie właśnie takie postawy widzów, aż się chce nagrywać, także dziękuję bardzo. No i co, między odcinkami mi się nudziło, to zrobiłem sobie challenge różne, żeby poćwiczyć. Wbiłem też gwiazdki, tam zainwestowałem w upgrade'y. Wexpiłem bohaterkę na maksymalny poziom. Chyba ze 4 osiągnięcia wbiłem, znaczy to, że wbiłem bohatera na 10 poziom, to, że zdobyłem 45 gwiazdek, to, że zdobyłem 30 gwiazdek i jeszcze coś. W ogóle na tej mapie, która to była, nie na tej, znalazłem easter egga tam na górze, w prawym górnym rogu był Predator. Jak oglądaliście film Predator, to tam właśnie żołnierze amerykańscy bodajże byli w dżungli i tam był ten Predator, polował na nich. Dobra, nie przedłużajmy, teraz pora na tą misję. Miejsca, nazwy tego miejsca pozwolę sobie nie wymawiać, bo nie wiem. I co, zaczynajmy, zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle ja tak te wieżyczki poulepszałem, wszystko poulepszałem. To może znowu wrócimy na wyższy poziom? Battle Mecha, o, jakie ulepszenia artylerii, ciekawe. Mobile Controllable Artillery with Great Rate of Fire. Ej, to my tym będziemy mogli sterować? W ogóle co my tu mamy? Mamy tu wulkan. Mamy tu też wioskę jakąś. Co to będzie szło? Savage Hunter. Na tych Savage Hunterów jest dobry mag. Pociśniemy nekromantę. I dajmy tam Brooksa na razie. Jak stamtąd będą szli, to... A, tu jeszcze idą. To tu dajmy Brooksa. Tam sobie poradzą. Tak to zrobimy, zobaczymy. No, te szkielety zajmują ich uwagę, a w tym czasie nekromanta ich niszczy i wychodzimy na zero z tymi szkieletami, bo mamy nadal nowe oddziały. Ciekawe, jaki tu jest easter egg. No, ale już jest wioska tych właśnie gości, czyli to pewnie będzie boss, tak domniemam. I zwieńczenie tego etapu dżunglowego. Mogę się mylić, ale tak mi się właśnie wydaje, że tak to będzie. Ładnie kasują, elegancko. Tak jak to powinno wyglądać. O, pięknie, ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj ulepszymy jeszcze. Dobra, kolejną rundę możemy przywołać. Kolejną falę, znaczy. Tu mamy tego maga ziemi, czy co to tam było, tego geomaga. Ale cały czas nowe szkielety powstają i powstrzymują ich. To nawet tam na górze ten nekromanta tak ciśnie, że baraków nie potrzebuje na razie. Także ładnie. Ulepszymy wieżyczkę. Ale kasacja tam na górze ma miejsce, o to chodzi. Tu też raczej na dole nie przejdą. Zaś się okaże, że ja tak między odcinkami ostro się przygotowałem, że ten poziom będzie zbyt łatwy. Ale zobaczymy, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Na poprzednich poziomach też było tak, że początek był prosty, a później szło się zdziwić. Także na razie nie chwalmy. O! Kogoś uratowałem niby, ciekawe. O, i się zagapiłem, zagadałem i Brooksa mi padła. Bo tutaj nagle zaczęli iść oprócz tych zwykłych gostków. Ci, co strzelają strzałkami. A wtedy to trzeba Brooksę, żeby atakowała ich i zbliżyć do niej, albo po prostu nią uciec.
Ale ta Bruksa robi naprawdę robotę. Piękny krój. Dobra, tu też damy nekromantę. Żeby szkielety były. I żeby Bruksa miała wsparcie. Nie będzie sama w tej walce. O tak trzeba zrobić, żeby przybliżyć i żeby ona ich skasowała. O, teraz trzeba wycofać. Żeby zregenerowała HP. Bo oni jednak spore obrażenia jej zadają. O, tam jakaś specjalna jednostka. Ej, czemu nie dostałem powiadomienia? A, bo tam jest ta księżniczka, czy co? Ta dziewczyna tam była. Faktycznie. Dawać Bruksę na PV, na solo z tym magiem, dobra. Lecimy dalej, ładnie jest. Dobra, ci nekromantów dajemy. Oni tu robią potężną robotę. Jeszcze później ich poulepszamy. Ale na razie to dajmy po prostu, żeby tych wieżyczek trochę tutaj było. No i patrzcie, zaspamimy ich tymi szkieletami i nie będą mieli nic do powiedzenia. O to chodzi. A tu sobie jeszcze dam jedną wieżyczkę. Tutaj też zaraz bym coś postawił. No zaraz będzie... Skeleton Minions, o! Kolejne osiągnięcie wbiliśmy, fajnie. Ale tam na górze sobie radzę ładnie. Nawet lepiej niż na dole, gdzie na dole mam teoretycznie lepsze obrony, bo jeszcze Bruksa tu stoi. Ciekawe. Dobra, tu poulepszamy. O, znowu jakiś tam chce tę księżniczkę zabrać, ale padł. Czemu ona się nie schowa czy coś? No dobra. Że po prostu chyba jakaś kobieta jest, a osiągnięcie się nazywa ratunek księżniczki czy coś takiego. Może to na tej zasadzie, nie wiem w sumie. Nowa jednostka. Blood Trickers. O kurde. Specjalizują się w czarnej magii. I potrafią tam reanimować poległych towarzyszy. Tam wskrzeszać bardziej. Nawet bym powiedział. No to zobaczymy, jak sobie poradzimy z taką jednostką. O, i zombie takie tworzą, ale... Dobra, ale... kasujemy ich. Kurde, ale ten trickster mocny. Ej, kurde, znowu się zagapiłem. No właśnie, poza odcinkami to... tam kroimy, a tutaj właśnie na odcinku to można się łatwo zagadać i już masz po bohaterze. Ale on ich sporo żywia. Oj, spami tym trochę. Ej, uciekaj! Żebyś nie poległa głupio. Dobra, niech ona zregeneruje sobie zdrówko. No mało HP już ma ten trickster. Dobra, padają. Trzeba jego wyeliminować. Dobra. Tam na górze te latające jednostki, a to na nich się fajnie kasy na trzepie. A czekajcie, bo ci z tymi ze strzałkami idą. To trzeba by ich było wyeliminować najpierw. Dobra, teraz możemy Bruksę kasować. Oj! No te zombie ona jest... Nie jest taka mocna. Znaczy w sensie jest mocna, ale trzeba uważać. Bo jak grałem na poprzednich jakichś levelach tą Bruksą, to ona
takie jednostki, te słabsze, to tak kroiła. Na przykład jak robiłem ten challenge, to tych kosmitów tak kasowała ładnie. Dobra, jakoś to idzie, jakoś to wygląda. Jeszcze bym poulepszał. O, dobra, na górze tam skasowaliśmy już zagrożenie całkowicie. Teraz tylko powtórzyć to na dole. O, i ona strzela ładnie. Właśnie ona na dystans jest mocniejsza. Jak się wrogowie do niej zbliża, to jest groźnie, ale jak ona ich trzyma na dystans, to ona bez problemu kasuje. O, widzicie, teraz ładnie kasuje, dobra. Czyli wtedy po prostu ja popełniłem błąd i tyle. Dobra, robimy tych nekromantów. Oni tutaj ładnie kasują. Zaraz jeszcze zamiast stawiania baraków dorobię tych rycerzy śmierci, ulepszenie. I już w ogóle nikt nie przejdzie wtedy. O, goryle idą. Trzeba uważać. O, znowu tam tą babeczkę chciał porwać. Mu się nie udało. No, cały czas idą teraz te nowe oddziały. W sensie ta nowa jednostka wroga. Jeszcze dorobimy tutaj jednego nekromantę. Oj. Dobra, tamtego. O, maga krwi tego. Tak będziemy nazywać. Skasowaliśmy. Dobra, trzymaj na dystans ich. Dobra, padają te zombie. O to chodzi. Teraz będą latające, to na nich będziemy mogli. Zajmę wszystkie miejsca, te takie, żeby umocnić się. Tu jeszcze zaraz ulepszymy. No, poszedłem całkowicie w tą nekromancję. Samych nekromantów stawiam. Tu ulepszę. No, nie ma jej już szans z tą obroną na razie. Przynajmniej te jednostki, które teraz idą, są naprawdę kasowane pięknie. Dobra, stawiamy kolejnego nekromantę. Zaraz będziemy ich mogli ulepszać jeszcze. Tu już jest 12 fala, także sprawnie idzie. Aby nam naprawdę poszło. Overlord mówił, że właśnie teraz będą trudniejsze te plansze. Zobaczymy. Też. No, przecież ja dużo właśnie zrobiłem poza odcinkami, co jednak ułatwia mi tą rozgrywkę fabularną teraz. Więc myślę, że to od tego dużo zależy też. Tu ulepszymy. Dobra, oho, jak powstali. Ale od razu na tym spalonym terenie się odrodzili, to nic im to nie dało. Ładnie są kasowani. Dobra, padli. Ki, o, kolejne osiągnięcie dostałem. Super. Także bardzo fajnie. O, tam cały czas powstają te zombie. Ale radzimy sobie, także to jest najważniejsze.
To już po raz chyba siódmy uratowaliśmy tą babkę tam. Dobra, skasowani. Ładnie. Teraz tu ulepszamy tą chmurę. Przedostatnia fala. Są kasowani elegancko. Dobra, tu mam maksymalnie ulepszamy te wieżyczki. No i puszczamy ostatnią falę już. Pełna kasacja wrogów. No i tam jeszcze wejdą na te spalone ziemie i umrą. Okej, okay, super. Tu ulepszamy. Ale teraz hajsu leci. Pięknie. Dobra, są kasowani nieźle. Tu trzeba tej chmury dorobić. Dobra, ładnie. Może dajmy bruksy tutaj na górę. Bo tam się zbliżyli niebezpiecznie do krańca planszy. A nie chciałbym, żeby żaden z nich przeszedł. Dam tego rycerza śmierci, żeby była dodatkowa obrona. Tu ulepszyłem, tu też ulepszmy. Dobra, ładnie skasowani. Skasujmy któryś, może tych na dole skasujemy tym razem. Dobra, ten rycerz śmierci kolejny dołączył. Nie no, na wyższym poziomie trudności myślę, że ta mapa już była ciężka. Ej, nie było bossa jednak. Zwycięstwo. Szybko poszło naprawdę. 3 gwiazdki zdobyte. To co teraz będzie? Za plansza. Temple of Sakra, o co to pewnie tutaj będzie. Bo to wygląda jak taka typowa plansza pod bossa. No dobra, ale to już w kolejnym odcinku, także w tym to by było na tyle. Tu byłby 1, 2, 3, trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.